Dzień dobry. Właśnie mam zgodę, żeby wam powiedzieć, że coś zjadł Arek, żołądek, brzuch cały go bolał, wymiotował, cały tej i postanowił nocy zadzwonić po karetkę i po prostu będą cholostropkie robić, patrzeć co tam jest w żołądku. A właśnie już na granicy jest Darek, bo dzwoniłem do niego, nie odbierał, tylko ja rozmawiałem Arkiem. Trzeba się pomodlić, że Arka dzisiaj niedziela jest. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nie, tak. Zdrowaś. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No widzicie, tak samo jak modliłem się rodzina, prawie jak to się mówi, tylko musi miał mnie wspominać, ale nie będę wspominał. A dzisiaj mieliśmy, ale nic, to odpocznie się. Tak dzisiaj pochmurna dzisiaj niedziela, to trzeba ogólnie odpoczywać. Ja tutaj, o, całe to tutaj wszystko, okno otworzyłem, wietrze po nocy, a na granicy jest. A zaraz pójdę się wykąpać i pojadę razem z Darkiem zabrać ubrania dla Arka. Ale właśnie się pytał Arek, czy przyjadę z Krycikiem. Mam badania, mogę wejść. Będzie trzeba maskę wziąć do szpitala. To widzicie, jak to jest. A mam dobrze. Trochę chłodnie mam ląd. Prawie mam rzeczy. No właśnie. I chcę ci powiedzieć, Natalko, obejrzysz na pewno ten film i
ojcu wymiotował. A kroplówki dostał. Właśnie Arek powiedział i leki, że lepiej się czuje, bo z nim rozmawiałem. Widzicie, są różne choroby, są różne momenty w życiu. Trzeba po prostu godzić się z tym, że po prostu na pewno talka będzie zadowolona. No i rodzina też będzie zadowolona. Na ogół pozdrawiam i chciałem wam to przekazać, tą wiadomość. I ogółem sami widzieliście. Jest o, nikogo tutaj nie ma, całe to wszystko jest. Tutaj się żadnych głupot się nie robi. No i chciałem to przekazać dla was, tą informację przykrą taką, bo ludzie powinni szanować się, a nie po prostu w taki sposób, jak niektórzy. Ja właśnie wczoraj widziałem na lajcie. Tak nie można. U chłopaków. Po prostu nie pita alkoholu tego. A miał pacę też o wódkę i setkę do lodówki włożyłem. Nie po to jest alkohol, żeby ten alkohol pić. Jest okazja, to można sobie wypić normalnie, kulturalnie, a nie po prostu nie wiadomo jak to wy to robicie. Niektórzy. To jest, wiem o tym. Terapię kończyłem. I po prostu rozmawialiśmy o wszystkim. Jestem w jakiś sposób uzależniony też alkoholu i innych środków. To po prostu w ciągi nie wchodzę. Można sobie czy na lajcie, czy tak sobie wziąć, tak jak ta kobieta wysłała mi tu żubrówkę. I paczka jest. No to Darek przyjedzie. Już jest. Darek pójdę.